No, dzień dobry widzowie, witam was serdecznie w kolejnym filmie z Pet Simulator X. Jak widzicie, dzisiaj odcinek taki bardziej z kamerką, ze względu na to, że chciałem wam serdecznie podziękować za 1 000 000 subskrypcji, aczkolwiek na moim głównym kanale, czyli Yoshihito Mayoshi. No i słuchajcie, dzisiaj obgadamy sobie fajny temat, sprawdzimy pewne rzeczy, no i ogólnie będziemy się świetnie bawić. A jeśli wy chcecie dostać jakiegoś losowego peta z mojego ekwipunku, tak jak tutaj zresztą widzicie, to napiszcie w komentarzu chcę peta i możecie wygrać jak chociażby tę oto osobę. No i pamiętajcie, że każde 1000 lajków to jest jeden pet. Pamiętajcie również o sobie z dzwonem, ze względu na to, że każda osoba subskrybująca ten kanał ma szansę na zdobycie mojego konta Yoshivixa, na którym są dosłownie wszystkie game passy pokupowane, które możecie sobie kupić w Pet Simulator X. No i tyle widzowie. Jeszcze raz dziękuję wam za 1 000 000. Miejmy nadzieję, że ten kanał również kiedyś osiągnie taką wspaniałą liczbę. Tak czy siak, ogólnie, ostatnio pojawiły się pewne rzeczy dotyczące właśnie tego nowego peta w Pet Simulator X, którego ma 460 osób tylko na świecie. Serio widzowie, 460 osób ma tego peta, o którym będziemy sobie teraz gadać. Szybko odbiorę sobie bonusy i tak dalej, i tak dalej. Dobra, ogólnie to tak. Ostatnio dużą kontrowersją odbił się ostatni update, czyli po prostu bank, ze względu na to, że spowodował on dużo błędów, no i generalnie nie wprowadził on nic, poza tym, że jest bank, który i tak nie działał chyba przez jakieś 2-3 dni, więc powiem wam szczerze, że no troszeczkę sadgę, widzowie, troszeczkę sadgę, ze względu na to, że no w Pet Simulator X coraz mniej zaczyna się dziać i Preston troszeczkę chyba za bardzo nie wie co robić i trochę się chłopak odkleił, ze względu na to, że powstał achievement, czyli osiągnięcie w grze, dzięki któremu dostajemy peta, którego ma w tym momencie tylko 460 osób na całym świecie. Dla porównania, chociażby Huge Pumpkin Cata ma 1100 osób, co nie, na całym świecie. No po prostu tyle egzystuje i ja mam jednego z nich, 1100. Aczkolwiek widzowie, jeśli chodzi o tego peta, o którym mówimy, czyli ten tutaj, no generalnie jest warty 70 tysięcy robuxów. Wiecie ile to jest 70 tysięcy robuxów widzowie? Spójrzcie widzowie, dajemy sobie buy robux, co nie? I jeśli chcielibyśmy kupić 70 tysięcy robuxów, musielibyśmy zapłacić $700. Kurs dolara aktualnie jest 4,07, więc wystarczy sobie wejdziemy w kalkulator i mamy $700 razy 4,07 równa się 2849 złotych za tego peta. No i wiele osób zastanawiało się, jak go zdobyć, jak go dostać i dlaczego kosztuje tak dużo, gdzie można go kupić, bo przecież chociażby w grze, no nie ma dostępu, żeby go kupić jakkolwiek, co nie? No jakby wiecie, wchodzicie w sklep, co nie? No i nie ma tego peta, no nie ma go totalnie, no macie maksymalnie za 5000 robuxów, nie za 70 tysięcy robuxów, więc gdzie on się znajduje? Mianowicie widzowie, okazuje się, że jest ukryty achievement w grze, który jeśli zrobimy, to otrzymamy właśnie peta Prestona. No i tak, ostatnio dołączając sobie do grupy Big Games, dostałem coś takiego, Big Maskota dostałem sobie, który ma jeden damage i jest to bardziej, wiecie, kolekcjonerski pet, co nie? No ale dużo osób o tym nie wie, że dołączając do grupy, czyli wchodzicie sobie tutaj w groups i dołączając do grup po prostu Big Games, dostajecie takiego peta i on jest okej, bo wiecie, macie kolejnego peta do kolekcji, więc możecie sobie po prostu go użyć, żeby zwiększyć ilość maksymalnych petów w ekwipunku. Ale jeśli chcielibyście widzowie otrzymać peta, który jest wart 70 tysięcy robuxów, jeśli chcielibyście go zdobyć jakkolwiek, to wystarczy w sumie wejść sobie na profil Prestona, czyli twórcy gry. No i słuchajcie, mamy tutaj Prestona, co nie? Tutaj widzicie, że plus 530 tysięcy followersów, no jego oficjalny profil, jak widać. Generalnie jego skin jest dosyć prosty. Posiada on po prostu koszulkę Big Games, posiada on brodę i to nawet chyba nie są jakieś drogie rzeczy, bo możecie za 10 robuxów pokupować takie rzeczy, których on gdzieś tam używa. To jest chyba nawet za darmo. Ta buźka jest bazowa. Ta broda kosztuje 100 robuxów, jak widzicie. Ta statuetka pewnie też. To pewnie też nie będzie jakieś drogie. No jak widzicie, okej, tego się nie da już kupić. Ten kotek na przykład kosztuje 25 robuxów, więc no on tutaj wam siedzi na ramieniu i w sumie to tyle. Nawet możemy sobie go kupić w tym momencie, proszę bardzo. Aczkolwiek jest jedna rzecz w ekwipunku Prestona, która jest limitowana. Jak widzicie, jest to opaska. Aczkolwiek miała ona również większą nieco cenę, ze względu na to, że jak widzicie, tutaj jest cena tego przedmiotu. I tych przedmiotów jest ograniczona ilość. Ludzie sobie mogą resellować ten przedmiot, no i generalnie nim handlować. Jak widzicie, cena najwyższa to była powyżej 100 tysięcy robuxów, a najtańsza cena, no to było gdzieś tam koło 3, powiedzmy, tysięcy. Czyli osoba, która kupiła w tym momencie i sprzedała w tym momencie, mogła zarobić 95 tysięcy robuxów. To jest naprawdę dużo siana, widzowie. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę. No i ostatnio również ta opaska właśnie kosztowała 70 tysięcy robuxów. I teraz tak, co się dzieje w momencie, kiedy kupimy tą opaskę? Mianowicie po zalogowaniu się do gierki otrzymujemy achievementa, a w achievementie właśnie mamy informację na temat tego, że dostaliśmy właśnie nowego peta. I pojawia się nam on bezpośrednio w ekwipunku, tak samo jak ten pojawił się mi na odcinku z Pogromców Mitów chociażby. No i
powiem wam tak szczerze, widzowie, co ja o tym myślę. Szczerze, trzeba być naprawdę pazernym frajerem na hajs. No naprawdę, ja nie rozumiem. Naprawdę, ja nie rozumiem. W sensie, rozumiem wszystko, co nie, ale gość tak ewidentnie leci na siano w tym momencie. Najpierw zrobił peta, który jest do kupienia za te, jako NFT, czyli po prostu ten token indywidualny, który po prostu możemy sobie kupić i jest to ten Big Pegasus. I to już był taki sygnał troszeczkę, że coś jest trochę nie tak powolutku. Coś powoli chyba mu się odkleiło we łbie. Ale teraz, widzowie, nie dość, że gość dodaje naprawdę gówniane update'y, które nic nie wnoszą, to jeszcze dodaje coś takiego, że kupując opaskę na głowę za 70 tysięcy robuxów albo za 50, możemy otrzymać po prostu jakiegoś peta kolekcjonerskiego z jego podpisem. No po prostu to jest tak totalnie głupie, że aż niesamowite, naprawdę, widzowie. I szczerze, powiem wam, że powoli Pet Simulator X jest trochę taki mech, bo nie dość, że nie ma aktualizacji, miały być w grudniu już śnieżne mapy, dalej jesteśmy na tej, wiecie, na tym tech zone i tak dalej, totalnie nic się nie dzieje, no po prostu masakra. Gość mówił, że ma gotowe update'y, a się okazuje, że po prostu tych update'ów w ogóle nie ma. Nie wiem jak wam, widzowie, ale mi osobiście się coraz mniej chce grać i powoli myślę o zmianie trybu, więc jeśli macie jakiś tryb w głowie, który chcielibyście, żebym ponagrywał, który byłby fajny i który byście oglądali, to piszcie w komentarzu, a najbardziej lajkowany komentarz po prostu będzie wzięty pod uwagę i najzwyczajniej w świecie będę w to sobie grał. No chyba, że chcecie, żebym grał dalej w Pet Simulator X, to po prostu napiszcie Pet Simulator X i możecie mi pisać jakieś pomysły na odcinki i tak dalej, bo ja już powoli, szczerze, widzowie, nie wiem, co mam nagrywać. Serio, jestem jednym z niewielu youtuberów, którzy dalej w ogóle nagrywają Pet Simulatora X i wymyślają jakiś content z tego, bo inni to już poszli daleko hen i już nie nagrywają po prostu tego, więc no tak to wygląda, widzowie, właśnie tak to wygląda. Więc słuchajcie, pamiętajcie o grupie na Robloxie, Ruriosiego, pamiętajcie o Discordzie, no i pamiętajcie o tym, żeby zostawić też tutaj suba. Taki specjalny odcinek chciałem wam z kamerką walnąć, żebyście po prostu mieli z okazji tego miliona na moim głównym kanale, żebym tutaj się też pokazał na chociaż chwilkę. Wiecie, o co chodzi, widzowie. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, za obejrzenie tego materiału. Pamiętajcie o lajku, subie, komentarzu i super jesteście. Kocham was, widzowie, jesteście niesamowici. Nie, nie.